Janko, błagam cię i zaklinam na wszystko. Zastanów się, pomyśl, co ci grozi. Jeszcze czas, lecz jest to czas najwyższy. Przeprowadzę cię przez naszą linię bojową. Mam pozwolenie, potrzebne przepustki. Nikt nie zatrzyma cię aż do samej Warszawy. Doprawdy, dziedziczko. Niech dziedziczka jedzie. Powóz i bryka wytoczone. Rzeczy, co podręczne, pan już spakować kazał. Konie w mig założymy. Nie pojadę. To postanowione i ty, Stachu, jużeś się na to zgodził. To szaleństwo. Stachu, nie nastawaj. Pomyśl, co obrócą się w razie naszej ucieczki, nasze tuloletnie trudy, wysiłki, marzenia. Tu życie chodzi. Nie zawsze zabijają, ale to wiadome, że tam, gdzie nie zastają właścicieli, nie zostawiają kamienia na kamieniu. A ludzie, a służba, którą bym porzuciła, co pomyślą, co powiedzą? Im nic nie grozi. Ty, to co innego. Nie wiadomo. Zresztą, patrz, jacy są przerażeni, spójrz na ich twarze. Wrócą do domu, wyśpią się i strach im przejdzie. Przypuśćmy. A czy zaręczysz, że istotnie nic nam nie grozi w podróży przez tą tłuszczę uciekających, rozbestwionych, zdemoralizowanych żołdaków, dezerterów, mentów społecznych? Już żeś mi to mówiła. Ach, czyż nie rozumiesz, ukochany, powtarzam, żeby siebie umocnić. Ależ tutaj grożą ci te same menty, w dodatku cudze. Wolę zginąć z cudzych rąk. Oprócz tego wątpię, czyżby dziadzio wytrzymał podróż końmi aż do Warszawy. A zatrzymać się gdzieś po drodze, to czekać na to samo, co tutaj, tylko w obcym miejscu. Nie, wolę zostać tutaj. Zresztą Warszawa podobno niezupełnie pewna. Mówią, że lada dzień może być wzięta. Kto mówi? Nie wiesz. Nie, to się nie stanie. Ja też nie wierzę. Ale już różne, a tak nieprawdopodobne rzeczy zdarzały się w tych okropnych czasach. Wszystko się chwieje i wali. Nadzieja jedynie w Bogu. Dokąd więc uciekać? Chyba za granicę, bo jaka różnica? Jedź, Stachu, nie zwłócz dłużej. Drżę na samą myśl, że mogą tu wpaść w każdej chwili. Zabić cię, zabrać do niewoli. Nie wezmą mnie żywego. Byłaby to śmierć bezużyteczna. Jesteś żołnierzem. Twoje miejsce jest w szeregach. Jedź więc. Jedź, a my zostaniemy tutaj bronić tego, za co wy tam umieracie. Umieramy? Uciekamy, chciałaś powiedzieć. Tak, uciekamy. Pędzimy, cofamy się na z góry ustanowione stanowiska, porzucając armaty, tabory, broni i amunicję. Sztaby generałowie pierwsi dają przykład. Dzieją się rzeczy wprost niesłychane. Armia regularna ucieka przed hordą. Wojsko z artylerią chodzi przed bandą. Serce pęka. Sia krew wieje batalionami na widok jednego kozaka na skrzydle. Spiesz się, Stachu. Bądź zdrowa, kochana. Panie Marianie, polecam opiece pana żonę, służbę i majątek. Zastąpi pan rządcę. Owszem, mogę. Na ten czas mogę. Bo choć nie mam kwalifikacji tego... Dziękuję panu, panie Kołupko. Bądź zdrowa, kochana. Trzymajcie się mężnie i słuchajcie pani. O, rozumie się. Może pan być pewny. Sprawimy się jak należy. Wszystko pochowamy. Ja już mam taką skrytkę tego... że sam święty Antoni Padecki, opiekun zgubionych rzeczy, jej by tego nie znalazł. Wszystko, proszę pana, wybronimy. Nic nie damy tym mochom. Już ja ich znam. Nie będą tu długo popasać. Jak nic nie znajdą, to sobie pojadą. Niech się jaśnie pan nie martwi. Na tych chamów trzeba tylko... Żegnaj, dziadziu. Do widzenia. Wola opatrzności. Na lwa srogiego bez obrazy siędziesz i na ognistym smoku jeździć będziesz. Wojciechowo, Zosiu, mam nadzieję, że zobaczymy się niedługo. Klemencie, sprawię się dobrze. Słucham, proszę pana.
Później. Powiem, dobra. Marcinku, idziemy. Po co pójdziemy? Zanim wielmożny pan dojdzie, to już odjadą. Niech lepiej wielmożny pan siądzie. A ja skoczę w mig, a potem opowiem. Wszystko Bóg. Wola opatrzności. A teraz co prosiła się pani? Teraz niech wszyscy wracają do swoich zajęć. Przede wszystkim spokój. Więc mam sieczkę jutro, tego Jolka również, no i Fornali. Rozumie się. Wszystko jak było przedtem. Nie zgodzą się ludzie robić. Zalękłe są. Dlaczego mają się nie zgodzić? Przecież jeść i pić trzeba, dlaczego więc nie pracować? A bo to może widzieć, dadzą? Może jeszcze nie przyjdą. Słyszycie, strzały umilkły. A jak przyjdą i nie dadzą, to co, proszę, dzieciczki? No. Jak nie dadzą, to trudno. Jak coś każą, posłuchać, ale niech czują, że to na rozkaz, że nic dobrowolnie i że wcale ich się nikt tutaj aż tak nie boi. Kiedy my się boimy? Proszę, dzieciczki. A jak zaczną rabować, to co? To nie opierać się. O, co to nie. Nie ich doczekanie, żebym ja swoje oddała im dobrowolnie. Więc jaśnie pani mówi, że jak będą brać, to dawać bez niczego. A cóż innego zrobicie? Juścisz, ale schować by należało. Oni sami pani na śledzie dają. Tak powiadają. Co w ich pismach stoi, że grąta? Proszę dzieciczki, a jak każą dworskie brać, to co? To jak wam sumienie każe. Brać, schować, a później oddać nazad. Ja to tam myślę, że lepiej wcale nie brać. Bo jak się raz weźmie, to potem różnie bywa. Co cudze, to cudze. A jak wszyscy zaczną drugim brać, to nikomu nic nie zostanie. Wszystko zabierze złodziej. Ja się tam nie boję. U mnie nic nie zabierze, bo nic nie mam. A może lepiej, proszę dziedziczki, zaraz jeszcze wszystko duchem na wodzy ładować. Baby i dzieciaki na wierzch posadzić, udowę ugnać i dalej hajda od tych łupieżników. I dalej co? Widzieliście, co się dzieje na drodze. Jakie tam zatory wozów, jaki tam rejwach, kłótnie, bijatyki, stłoczenie głodnego bydła. No tak. A tymczasem, jeżeli wróg tutaj przyjdzie bez was, to pewne, że chatę wam splądruje, splugawi, obejście zniszczy, spali i płody rozbierze na opał. Przecie nie on ten dom budował, trudził się, ziemię orał. Dla niego ona tyle warta, co dziś na niej stopę postawił. Prawda, jak cygan. Prawda. Kiedy bolszewicy zastają puste wsie, to myślą, że Polakom wszystko jedno, gdzie będą mieszkać. Myślą, że oddamy całą ojczyznę bez walki. I jeszcze więcej nabierają zuchwałości. Panowie też uciekają. Nie wszyscy. No nowie pani dziedzica, a już księdza nie ma. I źle zrobili. Nie trzeba ich naśladować. Trzeba zostać tutaj i nie dać się. A czy to my damy radę? Proszę jaśnie pani, siła ich ma być. Jak przyszli, tak pójdą. Niby powódź. A wy dokąd pójdziecie? Jak oni zaleją cały kraj, to uciekniecie do Niemców czy co? Trzeba zostać tutaj, gdzie ziemia nasza, gdzie groby ojców naszych, nie dać ojcowizny sobie wyrwać. Tu nasza dola i niedola. I nie bać się śmierci. Już ciśnij bez Boga. Śmierć z jego dopustu. Bać się jej nie ma co. Więc wszyscy tutaj zostajemy. Lecz późno już, a jeszcze trzeba bardzo dużo przygotować i uprzątnąć. I wy też wracajcie do swoich domów i tam zróbcie porządki. A może jeszcze nie przyjdą? Coś ścichło. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Wojciechowo, trzeba obejść dom i pozamykać wszystkie drzwi, a potem zabrać się do pakowania i chowania. Pan odchodzi? Tak, proszę dziedziczki. Ja tam mam starą grenerkę. To byłaby obraza boska, żeby ta hołota tego
Wyniosę na stryszek, ale przybiegnę jak tylko co. Niech pani dziedziczka będzie spokojna. Dobrze, to ja też pójdę prosić dziedziczki. Proszę iść, proszę iść. Niechby dziadzio poszedł spać. Późno już, dziadzio już zmęczony. Marcinku, odprowadź starszego pana i wracaj do mnie. Będziesz mi potrzebny. Dobrze, zaję. Warty! Trzeba warty! Właśnie o tym myślałam. Wszystko proszę jaśnie pani w porządku. Oto klucze. Drzwi wchodowe wszystkie zamknięte i zaryglowane. Haczyki założone, okiennice zaszrubowane. Wszystko należycie opatrzone. Jeszcze tylko drzwi od kuchni zostały i okiennice na garnku. Ale jak się kładzić będę, to je zamknę. Teraz będziemy przez nie patrzeć, co się na drodze dzieje. Niech Paniusia się położy i śpi spokojnie. Tak, położę się, bo jestem bardzo zmęczona, a muszę wstać wypoczęta. Jednak ty, Zosiu, będziesz czuwała. Musimy pilnować, żeby nas nie zaskoczyli we śnie. Nie przyjdą. Noc. Zasadzka. Stare prawidło. Znam Moskali. Oby tak było. Jednak, Wojciechowo, będziesz na zmianę czuwała z Zosią. Ja do was przyjdę nad ranem. I do pomocy dam wam Marcinka. Zawsze to kawałek mężczyzny będzie wam raźniej. Owa! Sam mogę całą noc przesiedzieć. Tylko niech jaśnie pani proszę da mi ten rewolwer. O co to, to nie. Jeszcze z niego strzeli. Oczywiście, że strzeli, jak zobaczę bolszewika. Po to on jest. Boże, uchowaj. Zgubiłbyś nas. Żadnego oporu. Od tego są nasi żołnierze. Ale też żadnej dla nich usługi. Żadnej pomocy ani wskazówki. Niech czują, że wszystko muszą wziąć gwałtem. Żadnej ugody. Słyszycie? Słyszymy. Dobrze. Co to pożar? Ale proszę się pani, klonowa się pani. Paniusiu, boję się. Boję. Nie bój się, dziecko, nie bój. Chodź, pójdziesz teraz do Wojciechowej, bo ona tam sama. A ja teraz będę czuwała. Dobrze, proszę pani. Idź, idź. Towarzyszu, pieniądze wziął.
Ile może to zagrabić? Maciego! Ja tam pierwszy byłem towarzyszów! Moje to! Nieprawda! Razem tam byliśmy! Tylko ona im oddała! Kto ona? Ta baryna Maci o burżujka! Czy to ty jesteś właścicielką? Tak, ja! Po co znałeś pieniądze? Padli i sami zabrali! Powinna światowa komunizma! To ty nie wiesz, że pieniądze oddaje się tylko mnie? Ja tu dowodzę. To zgadaj! Gdzie mam więcej? Nie mam, mówiłam. Wpadli i zabrali. Wpadli i zabrali! Wielkie mnie halo! Widzisz ten stop? Na tym stole mam się pojawić zwiać, ty zwiacie rób. Bo jak wie, to zima światowa komunizma zamorduje. Zróbcie co chcecie, mówię, że już więcej nie mam. Nie masz, a gdzie ty wszystko trzymasz? Prowadź, prowadź, gdzie ty śpisz. Już, raz, dwa, a wy? Wydobacz. Trzeba ich słuchać. Oni tu teraz panowie. Tak, my tu teraz panowie. Lud pracujący. Co dawniej mieli burżuje, to teraz będziemy mieli my, a oni będą na nas robić. My będziemy teraz używać. Lepiej przyłączcie się do nas. My teraz panowie. Ty na przykład kim jesteś? Lokaj. Właśnie, to tam teraz lokali się musisz. Miejsce czekam na nową książkę? I my to prawdziwi komuniści. On twój pan. Ja też jestem lud pracujący. Cóż ty, kucharko? Świat twoja masz, nie chcesz gotować proletariatowi? Spytam, jak pani każe. Szybciej! Powiedziałam, że nie mam. Sam się pan przekonał. Nic się ja nie przekonał. W innym miejscu masz schowane tu przekręta burzulko. A teraz mów, gdzie masz więcej, bo inaczej. W imię światowa komunistka. Pożałujesz. Biżuterię i złoto zabrali Niemcy, mówiłam. Niemcy! Niemcami się dosłaniasz, przekleta burżujko! O nie, nie, nie! Nie widzisz, że my bolszewiki? My nie tylko pierścionki potrafimy ściągać, ale i skórę zedrzeć z ciebie potrafimy! No zdejmijcie! Powiedziałam, że nie masz! No łatwo! Ja tu widzę, ty taka krasowka! No, my możemy zrobić tak. Nimy z ciebie skórę, to pójdziemy do sztabu. Droga do sztabu prowadzi przez las, gdzie będzie cukiernica. Ja nie, chłopcy? Nigdzie stąd nie pójdę. Pójdziesz. Nie ty jedna tak mówisz. Chłopcy, brać wszystkie baby do sztabu. Tak jest, towarzyszu. A to stara gruba niech na miejscu zrobi. W imię światowa komunizma. Gruba też się nada. Innego z niej pożytku nie ma. I tak wrócimy z pracowań. Ty, jełucha. Peczorka. Po co zmieni tak daleko chodzi? Co to za krzyki? Starszy, co się tu dzieje? O, towarzyszu. Zaswójcie. My tylko te reakcjonistki do sztabu chcemy zabrać. Potem już to, no, one nic tam nie mówią, nic tam dać nie chcą. Jeść nawet nie dają. Psia mać! Dlaczego nie kazała pani ludzi wykarmić? Widzi pan, co się tutaj dzieje. Nie jestem już tutaj panią. Uniknęłaby pani niepotrzebnego zniszczenia. Ale pan, jeśli się nie mylę... Nie myli się pani. Możecie odejść. Ja aresztuję tę panią. Pójdę albo i nie pójdę. Ale najpierw mi odda parasolkę, bo to panina. Istotnie, towarzyszu. Spójrzcie, rączka jest z brązu, ale nie ze złota. Lepiej zbierzcie ludzi i każcie przyrządzić kolację, bo niedługo zjeżdża komisarz wojenny i czerezwyczajka. A telefoniści niech zakładają telefony tutaj, w tej pokoju. No, rozkaz! Masz! Krzywda nam się tu dzieje! Taka bogata kata!
ani grosza nam nie dali. W dodatku parasolkę mnie zabrali. Fu! Co to za czasy? Idziemy? Idźcie. Idźcie przygotować kolację. Zaraz wyślę ordynansów do żołnierzy, żeby zaprzestali rabować. Dowiedziałem się, że pani tutaj, że pani została, więc pośpieszyłem. Ale jak to się stało, że pan... Słyszałam, że pan walczył w naszym wojsku i walczył przeciw nim. Tak. W przeszłym roku, jako były oficer zapasowy. Ale w pierwszej bitwie wzięto mnie do niewoli. I teraz pan z nimi i tutaj? Walczę o wolność dla świata. W ten sposób? A cóż robić? Inaczej nie można, aby zwyciężyć, aby złamać przeszkody stawiane przez stary ustrój, musimy puścić lud ten żywioł. Kto to jest? To rządca majątku, zaufany człowiek. Czego pan chce? Proszę Wieliczki, rozdrapali wszystkie konie, nawet rebięta, a teraz rżną holenderskie krowy. Tego, co najlepsze, mechanika zbili na hajkami. Słyszane rzeczy? Widzi pan? Rzecz jest prosta. Wojsko potrzebuje furażu. Niedługo przyjedzie komisarz Racing i on to zrobi porządek. Do tej pory już nic nie zostanie. Nic na to nie poradzę, to nie jest mój dział. Proszę dzieciśki, Wojciechowa mnie posłała. Nic nie może zrobić. Tych bolszewników pełna kuchnia. Jak tylko coś postawi na ogniu, zaraz wpadają. Zabierają nawet żądlami. Co po niektórzy palcami gorących chwytają z garnków i wprost do gęby. Straszno patrzeć, proszę dziedziczki. Straszno patrzeć. Dobrze, dobrze. Czy znowu będę winna, jeżeli pańscy towarzysze nie dostaną kolacji? Zapewne. To stary rzeczy porządek. Ale to nic wielkiego przecież. Jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystko się jakoś ułoży. A jednak to wstrętne. To mnie wprost zgrozą przejmuje, że pan prowadzi tych najeźdźców. To nie są najeźdźcy. To rewolucja. Rewolucje wybuchają samorzutnie wewnątrz państw i narodów. Wy przychodzicie z zewnątrz. Wy jesteście przemocą i gwałtem. My jesteśmy jedynie lądem, który zapali siły wybuchowe nagromadzone w głębi społeczeństwa przez stare krzywdy i stare zbrodnie. Zobaczę. Widziałam właśnie przed chwilą, jak złodzieje z sąsiedniego miasteczka wynosili kufry razem z waszymi żołnierzami. Koniokrad Dziubała i dwie baby z gęsią pod pachą to wasi sprzymierzeńcy. To są drobiazgi. To są drobiazgi, o których nie warto wspominać. W chwilach kataklizmu, kiedy płonie szósta część globu ziemskiego. Czy pan istotnie wierzy, że ten pożar nas oczyści i szczerze życzy sobie, żeby objął cały świat? Jestem komunistą i wierzę, że jedynie komunizm może odnowić spleśniałą ludzkość. A nie lęka się pan, że on ją zniszczy, jak zniszczył Rosję? Nie, ja nie lękam się niczego, bo ta wojna wyzbyła mnie wszelkich strachów. Gorzej jak jest, już być nie może. Że tam coś spłonie, głupstwo, bo ze zgliszcz powstanie życie jeszcze piękniejsze i rozlewniejsze. A Rosja... Rosja nie może służyć jako przykład. Rosja jest dzika, słabo zaludniona, gospodarczo w ogóle nie przygotowana do takiego przewrotu. Ale co innego Niemcy, albo Francja, Anglia, Ameryka. Tam komunizm przybierze szlachetniejsze formy i już ulepszony wróci do Rosji. A my? A Polska? Pyta pani zapewne o tak zwaną niepodległą Polskę. Bo Polacy jako narodowość istnieć sobie mogą ile chcą, ale nikogo nie obchodzi, jak oni mówią, albo co na obiad jedzą. Co innego urządzenie społeczne. Ale my nie jesteśmy narodem państwowotwórczym. Nikt nie wierzy, a tym bardziej my sami nie wierzymy w nasze rządy. No przyzna pani, że ani Sejm, ani żadna z klas nie stoją na wysokości zadania. Chłop ciemny i zachukany, robotnik nieuświadomiony, inteligencja bez haseł i bez charakteru. Ziemiaństwo głupie i sobkowskie. Jesteśmy burżuazją najreakcyjniejszą w Europie. W Polsce rządzą właściwie paskarze. Zawsze lepiej niż złoczyńcy. Bardzo panią proszę. Ostrożnie. Pan korzysta ze swego położenia. Daruję pani, ale
I mnie to niegdyś bolało. Po prostu szukałem wyjścia. I zamiast we własnej pracy i wysiłku znalazł mnie pan w cudzej przemocy. My jesteśmy słabi. Jesteśmy słabi i zbodleni długą niewolą. I to jest fakt. A co ja na to poradzę? Jako państwo niepodległe, nawet jako naród ostać się nie możemy. Tylko w atmosferze powszechnej wolności, równości i sprawiedliwości. A to niesie ze sobą jedynie komunizm. O nie! Niech pani nie przeczy. Niech pani wysłucha do końca. Niech pani ma odwagę wznieść się ponad wszelkie przesądy. Proszę sobie wyobrazić, że stoi pani na stanowisku klasowym proletariatu, który jest naczelnym w chwili obecnej. Wtedy wszystko układa się jasno i prosto. Co to jest Polska? Polska jest pomostem. Bo kto kiedy słyszał o mieszkaniu w bramie, że z jednej strony rynki wschodnie, z drugiej kapitały zachodnie, bez rewolucji prędzej czy później pukną nas imperializmy burżuazyjnych Rosji i Niemiec. I taka jest nieubłagana dialektyka ekonomicznego rozwoju. A tak pochłoniecie nas zaraz wy, nowi barbarzyńcy, z całą waszą ohydą. I dziwię się tylko czułości, jaką wykazujecie dla naszej niepodległości. Po co pan się w ogóle o Polskę troszczy? Kto o to pana prosi? Mógłbym odpowiedzieć, że proletariat, ale nie chcę. Bo istotnie wszystko to drobiazgi. Cóż znaczą pragnienia nawet najdzielniejszej jednostki, ba, całego narodu, wobec masowych ruchów, jakich jesteśmy świadkami? A tymi zaś rządzi zwykły ekonomiczny interes. Sprawy wytwórcze i żołądkowe. Zadaniem świadomej tego procesu jednostki jest jedynie przystosować się do tych prądów i ruchów oraz próbować łagodzić zdarzenia. I pani radzę to czynić. Niech pani pod tym względem pamięta, że zawsze może pani liczyć na moją pomoc. Bądź co bądź, niech pani pamięta, że ma pani we mnie przyjaciela z dawnych lat i stałego adoratora, który... Co? Który będzie rad, jeżeli nadarzy mu się sposobność udzielenia chociażby najmniejszych usług. Dziękuję, ale... Za tych ale. Wierny sługa i rycerz. Pan wybaczy. Pan ma na sobie mundur wrogów mojej ojczyzny. Mimo wszystko niech pani pamięta, że zawsze może pani liczyć na moją pomoc. Ach. O, Zofia Abramowna! Wy już tu? Jakże to? Którędy weszliście? Jak zawsze przez kuchnię. Nie chodzę innymi drogami niż lud pracujący, ale może przeszkodziłam. Dlaczego nie zaczekałeś na mnie? Mieliśmy razem jechać, tymczasem tak pospieszyłeś. Ja dowiedziałem się, że operuje tutaj oddział Bułaja i pospieszyłem, żeby zapobiec ekscesom. W myśl rozkazów. A to kto? A to jest właścicielka tutejszego majątku. Zdaje się, że twoja dawna znajoma. Istotnie. O ile dawny ja jestem, obecnym ja. Więc to ją przybiegłeś ratować od ekscesów Bułaja. Nie, bynajmniej. Chociaż jak wiesz, polecono nam, aby pozyskiwać kogo się da. Wyznam wszakże, że mało mam tutaj nadziei. Czy tak? Tak. O! Doskonale. A oto i nasz komisarz Razin. Dobrze, że jesteście, towarzyszu. Ta oto pani właśnie przed chwilą przyznała się otwarcie, że jest naszym wrogiem. Wcale się nie dziwię. Obywatelka jest pewnie właścicielką tego pięknego majątku. Tak jest. Niepotrzebnie tylko pani publicznie tak zaraz głosi tu swoją dla nas wrogość. To już jest agitacja. Kontrrewolucyjna i to już jest surowo zabronione. Duchu pani może myśleć, co się tam pani podoba. Panuje u nas zupełna wolność przekonań. Na szczęście, tym razem publicznością byłem tylko ja, gdyż Zofia Abramowna jest jak zawsze tylko idea. O! Widać, że nasi tu już pobywali i zrobili porządek. Czy aby zostało co jeszcze? Nikt pewnie nie zatroszczy się o tych, co przyjdą, a przecież my, urzędnicy, mamy pozostać tu czas dłuższy i rządzić. Co z mieszkaniami? Czy będzie w końcu gdzie
głowę przytulić? Mury i dach są. To za mało. Tak na co dzień. A meble, pościel, naczynia? Do licha. Trudno wydajnie pracować w tych obozowych warunkach. I właśnie to miałem na względzie. Dlatego przybyłem wcześniej i starałem się zapobiec gołaja. Ja wyznam wszakże, że uprzedził mnie. To my dworze. Ale przecież są jeszcze inne wsie, a w nich majątki. Co? Bogaci chłopi, kułaki, do nich posłać z rekwizycji. To się zrobi, to się zrobi. Każę zaraz jutro zebrać z majątku proletariuszy, a z okolic biedotę. Długo czekać. A tymczasem chciałbym po tylu nocach nieprzespanych choć umyć się. Należałoby przede wszystkim odebrać od chłopów to, co zrabowali we dworze. Tak, zapewne. Teraz to jest własność rządowa. Lecz z chłopami materia delikatna. Muszę przedtem zwołać zebranie, wytłumaczyć im i wybrać komitet. Komitet. Dobrze, niech będzie komitet. O wiele prościej byłoby odebrać te rzeczy waszym żołnierzom. Nikt się panią o to nie pyta. Komu to tam pani znaki dawała, co? Hej, Lee! Chodź tutaj. Zabierz ją na główne piętro do pokoju. Pamiętaj, nie wypuszczaj nikogo. Gdyby próbowała uciec albo opierać się tobie, wiesz. Moja znaj. Więc jestem aresztowana? Tak. Jest. Za co? Pani jest aresztowana. Dowie się pani Niki. Sofio Abramowna. Ostawić. Kto mnie aresztuje? Rosyjska Socjalistyczna Federacyjna Republika Sowietów. Czy pani to dostaje? Owszem. A to kto? To mój dziad. Były powstaniec z roku 1863. Więziony 15 lat w Rosyjskiej Federacji. Czy to pani wystarczy? Ciebie здесь нет, но ты со мною. Твоя рука в моей руке, и все наполнено тобою в моем укромном уголке. Пусть стонет вихрь, пусть плачет вьюга, тоскуя в сумраке ночном. Ты для меня что небо вьюга, тепло и свет в тебе, в тебе одно. Ach, jakie cudne kwiaty. Istotnie śliczne. Jeszcze rosą, nie obeschły. Prawda, nie obeschły jeszcze. Ale jak pachną. We dworze wszystko stratowane. W oranżerii kupa skorup, ale w dalekich kątach ogrodu jeszcze coś się zachowało. Sam je zerwałem. Tak będzie ładnie, Cofelo. Postaw je na stole. Nie. Nie, postaw je na toalecie. One wyłącznie dla ciebie. A więc koch. Dziękuję, Felo. Siadaj. Chcę, żebyśmy mnie popili. Są drzwi otwarte. Jeszcze ktoś nas zobaczy. A niech patrzą. Czyż nie wiedzą? Czyż nie jestem wolnym człowiekiem? Zresztą pluję na ich opinię. Wszystko to fałsz. To, co piękne, musi być szczere i otwarte. Nie ma co się wstydzić rzeczy naturalnych. Zapewne, ale okoliczności są bardzo... Nic nie ma. Tęsknię. Tęsknię, zaniedbujesz mnie ostatnimi czasy. Posłuchaj, Soniu, ja... Od czasu, kiedy znalazłem się w granicy mojego kraju, pali mnie jakaś gorączka. Chciałbym cały ten entuzjazm, którym tyś mnie zaraziła, przelać w swoich rodaków. Wizję wielkiej poezji, słonecznej przyszłości, istotnie mocarnego życia. Tak, ale przedtem długo jeszcze dyktatura proletariatu będzie musiała trzymać w ryzach człowieka, głupca, samoluba i leniucha. Długo będzie musiała w chłopskim i mieszczańskim motłochu utrwalać nowe pojęcia, uczucia i obyczaje. Tak. Zgadza się. Trzeba walczyć, nic bez wysiłku. Tak?
Nawet w robotnikach trzeba będzie żelazem wypalać starą, burżuazyjną gangrzenę. Pieści mnie. Kto idzie? A co? Tak zawsze. Dlaczego nie przyszedłeś dziś w nocy? Ja byłem w sztabie. W słoniu. Tu nie ma drzwi, nawet jak już są, to są powłamywane. No, tu się nie da. Dziś jeszcze każę przybić haczyki i zawiesić zasłony. Dobrze, że jesteście, towarzyszu Sarnowski. Zaraz każę podać herbatę. Ładna pogoda. Przysłano trochę nowych dekretów i rozporządzeń, które trzeba będzie jak najszybciej wykonać. Mianowicie? Żeby się nie powtarzać. Przeczytam, gdy się wszyscy zbierzemy. Gdzie Razin? Tak, spóźnia się, pewnie chce nas zgnębić swoją pracowitością. Cóż ten samowar? Nie mogłam. Wciąż padali te soldaty i zabierali wolę gorącą. Ja krzyczałam, że komisarka, ale oni tylko mieli przyzwoitości odpowiadali. Ciągle nieprzyzwoitości. I żrą jak szarańcza. Taki chamy. Wszystko zjadł. Kawy, herbaty, ani szczypty nie zostało. Dobra, dobra, nie rycz. Herbatę mam. Co z bułeczkami? Jakie bułeczki? Powiedziałam, że wszystko zjadł. Co? Czemu się nie udało? Powiedziałam, że to ty odpowiadasz. Dość tej komedii, mają być zaraz. Inaczej dostaniesz 50 plak. Ja? Ty! Bon i wracaj z bułkami. To wy takie komunisty? Wy nie żadne komunisty. Wy po prostu absurdaki. Pójdę. Pójdę, ale już nie wrócę. Do żołnierzy pójdę. A to Łotrzyca. Zostawcie go, towarzyszu Sonia. Nie warto. Mam jeszcze w kufelku paczkę sucharów. Zaraz przyniosę. Ale ty nie o suchary chodzi, a o posłuszeństwo. Co ona powiedziała ta szelma? Ja ich znam, tych polskich kontrrewolucjonistów. Ich trzeba trzymać krótko, a będą cisi i słodcy jak cukierek. Ich trzeba o tak. Słusznie. Ty do pana idziesz, Felon. Nie zostaniesz z nami na tej partii? Ja zaraz wrócę. Mam jeszcze kilka innych spraw do załatwienia. Wszyscy dookoła spiskują obyczajem polskim. Wy, Sofia Abramowna, jesteście za delikatna dla tych stosunków. Wy nie widzicie, że i wśród nas szerzy się jad reakcji. Wy jako Żydówka musicie odczuwać to najlepiej. Ja bo wciąż spostrzegam ukrytą pogardę i niechęć. Nawet ten razem, a co się tyczy Sypniewskiego. Nieprawda. Przekonasz się sama. Nawet mówiąc, poleciała baba gada z żołnierzami. Rozumie się, że to nic, ale zawsze narobi niepotrzebnego montu. Trzeba ją pewnie aresztować, ale to nic. Siadajcie, towarzyszu Gazin. Cóż, można aresztować. Dlaczego nie? Chociaż ma bardzo wyraźne rozkazy, żeby unikać małostkowych zatargów. Bardzo tu klasowo niewyrobiony naród. Okropnie trudno. Dobrze jeszcze, że trochę po polsku pamiętam z białoruskiej służby. Jedynie lokal coś nieco się rozumie. Zrobiłem go miejscowym komisarzem, ale bardzo głupi. Wciąż mnie dręczy pytaniami. Cóż, kiedy nie ma lepszego. Wszyscy ci chłopi, marobcy, oficjaliści. Bardzo skoro panią chwalą. Żadnego klasowego pojęcia. Szkoła jest. Ochronka jest. Szpital jest. Obchodzono się z nimi dobrze. Płaca dobra. Wszystko dobre. Proszę nawet, żeby ich panią przypuścić. Niewolnicy. No wiadomo. Ale tu trzeba politycznie, tu kultura. W dodatku ta burżujka nie uciekła. A dlaczego nie uciekła, nie wiadomo. Może i żal było swego, a może co innego. Ba. Gdyby się ją dało przekonać. Ja spróbuję. Byłaby to wielka wygrana, gdyby ona przeszła na naszą stronę. Nie warto się cackać. Na razie pozornie na początek niech się pobra. No i będzie. Nie dam już wszystko jedno. Za dzień lub dwa już nas tu nie będzie. Płoc wzięty, Łomża wzięta. Nasze wojska wciąż idą naprzód, pewnie i my.
Przeciwnie. Mam wiadomość, że zostaniemy tu czas dłuższy. Przyszedł również ze sztabu rozkaz, żeby morską niezwłocznie przesłuchać. Można przesłuchać, dlaczego nie? Ale chyba później, bo zaraz mam z sołtysami na radę. W takim razie w nocy, w tym tu pokoju. Dobrze? No co to nie? Nie zgadzam się. Przepraszam, własnego kąta mieć nie mogę? Tu jednak najdogodniej. Gdzie indziej nie ma ani takiego stołu, ani tyle miejsca. Nie zgadzam się. W takim razie teraz, zaraz. Skończymy śniadanie, zawołamy ją. Sołtysi mogą poczekać. A, niech będzie. Ach, jakie cudne kwiaty. Kto wam je przyniósł, Sofia Abramowna? Kultura. Wysoka kultura. Tylko tu będzie można stworzyć prawdziwy komunizm. Jest z czego. Zagralibyście Marceliankę robotniczą, Sofia Abramowna. Nie mam ochoty. W takim razie ja. Żeby nie rozdrabniać drobnych majątków w dobrej kulturze. Nie pozwalać chłopom rozkradać ani narzędzi, ani inwentarza. Lecz stworzyć z nich komunistyczne folwarki. Ja dobrze pamiętam, bo to moja myśl i dawno ją już stosuję. Istotnie, towarzyszu, ale zwróćcie jednak uwagę na podpis. Tu jest potwierdzenie tego dekretu dla Polski przez nasz tymczasowy rząd rewolucyjny. I to też jest coś ważne. No tak, tak, jest podpis. Ja nawet chcę w myśl tego naznaczyć tutejszą obywatelkę administratorem dawnego jej majątku. Tak będzie najlepiej. Zna tu wszystko. Tylko że ona bardzo ostra. Da się utemperować. No dobra. Za chwilę ją tutaj przesłuchamy. Wynoście się, każe to posprzątać. Od sławno. Przejdziemy się tymczasem po tym ślicznym ogrodzie. Czy wy, Sofia Abramowna, przyjdziecie do nas? Owszem. No dowołać się was nie można. Dużo roboty, proszę pani. Oba piętra obsługiwać kazano. Wszystkie pokoje zajęte. Dobra, dobra, nie jęcz. Posprzątaj mi tutaj. I zawieź jakąś portierę na te drzwi. Mój Boże, skąd ja wezmę portierę? Kawałka materii żołnierze mnie zostawili w domu, wszystko rozdrapali. A co mnie to obchodzi? Bierz skąd chcesz, nawet z ubrań uszy. Ale musi być. I to zaraz, bo za chwilę wracamy. Rany boskie. Marcinek! 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 Czego, Zośka? Pędzają jak nieboskie stworzenia. Tych człowiek nie ma czasu, a to jeszcze ten
myśleć, skąd ja je dostanę, nie mogę. Marcinku, kochany, już ty pomyśl, urządź jakoś. A nie myślę. Powiedz, że nie ma i tyle. Łatwo ci radzić, a to oni mnie za to zakatrupią. Ty nie wiesz, co ja cierpię. Nasza pani więcej cierpi i nic. A starszemu panu to te pocwaje nawet źdźbła jedzenia nie dają. Tyle mamy, co sam ukradnę. To ty? Marcinku, te zasłony też gdzieś ukradnij. Tak się boję, że powiedzieć nie umiem. Wiadomo, baba jesteś. Ale jak tak, to może coś się odmyślić. Masz igłę, nitki? Mam. To biegnij do biblioteki po jabłuszki, co tam leżą. A ja skoczę na górę po stare worki. I może jeszcze coś tam znajdę. Co ty, chłopcze? Roguszkami chcesz drzwi w salonie zawiesić. Chowa, to państwo na nich są, czy co? Jak masz aksamity, to im daj. Ja to bym tym hamom i roguszek nie dał. Dobrze, już Marcinku, leć. Roguszki migiem szyję. Szczęście, widziałam szydło i szpagat w stołowym. Zostało od naszego pakowania. Zosia, gdzie żeś podziała? Jestem, a co? Gdzie tam jest Radzin? Diabli go wiedzą. Co ty mówisz? Nie wiesz, kto on jest? I spółką. Federatywnie i spółką. Cóż, ja nic. O, Klemens. Doskonale. Pomożesz nam. Wiesz. Ciągnij. Będzie fajna portiera. Klemens, przestaw tą dabinkę. Nie mam czasu. Jak tam sobie przyjdzie, to da się znać. Fu, ty! Cholera! Jest Zośka? Żołnierze mówią, że Warszawa kaput. Boże, kiedy to się skończy? Niedługo się skończy. Koni połowy nie ma. Co dwie krowy codziennie żną. Pójdą sobie, jak zostaną tu same gnaty. A to przecież wszystko nasze, panowe. Słuchaj, Marcinek, mówicie, że nie macie co jeść ze starszym panem. Gdybyś poszedł do tego rudego komisarza, może by dał ci kartkę. On jakoś lepszy. Diabła tam lepszy. Tylko pysk szerzej rozdziawi od innych, żebyś gładko weszła. Mija krowy. Wszyscy oni tacy. No, dobrze. Skończyliście już? I co, portiera znalazła się? He, jaka brzydka. Proszę łaski, pani. Żołnierze wszystko rozdrapali. Poszyli sobie koszule. Nawet obicie z mebli powycinali. No dobrze, już dobrze. Idźcie sobie. Mój rozkaz. Mój jedyny rozkaz. Ty wiesz. I pamiętaj o tym. Tobie będzie szybko dobrze. Tobie będzie mnoga dienga, mnoga chleba. Dobra. Będzie też o tym.
Ale pamiętaj, słuchasz tylko mnie. Słuchaj, wejdziesz do jej pokoju i będziesz tam stał. Nikogo nie puszczaj. Ona jest, wiesz, mnoga wystupnik. Jej niedługo będzie kończał. Cio, moja pani maj, mało, mało. Cóż, Lee powiedział wam o wizycie. Wróciliście już z ogrodu. A gdzież Razin? Razin zachwyca się pięknością jeziora. Sypniewski tylko co tam przyszedł. Nie pytałam się was, towarzyszu. Po co to udawać? Wiecie już wszystko. Tak, wiem. Wiem, że ty też wchodziłeś do pokoju i podglądałeś przez dziurkę od klucza. Tak, podglądałem i wcale się tego nie wstydzę. To jest mój obowiązek. Zbyt ważną dla nas rzeczą jest wiedzieć, co się dookoła nas dzieje. Co byłoby, gdybym i ja zaniedbał to, o co wy już zupełnie się nie troszczycie? Właściwie było wejść i do tego nie dopuścić. Przestańcie, towarzyszu Sonia. Wy należycie do tej samej, co i ja, Jaczejki. Ale on do niej na szczęście jeszcze nie należy. My jesteśmy w tym położeniu, że musimy znać istotę rzeczy, a nie jej pozory. Jak się pan Sypniewski wsypie, wtedy dowiemy się, co ma na dnie duszy. Wy lepiej zostawcie mnie troskę o prawdę dna duszy. Ja odpowiadam. I nie pozwoliłam nikomu wchodzić do pokoju aresztowanego. Wybierzcie też tam włożyć. Darujcie, Sofia Abramowna, ale muszę ratować was przed wami samą. Wy jesteście siła i dla dobra sprawy nie mogę pozwolić, żebyście się tak lekkomyślnie gubili. Ta lala polska utopi wcześniej czy później siebie i was. On kłamie i sam tego nie widzi, że wszyscy mają go dość. Mówię ci, że Sypniewski jest prosty rozpustnik i karierowicz. Jak znajdzie sobie świeżą kobietę, taką ładną jak ty, to cię zdradzi, to cię rzuci. Wspomnisz na moje słowa. La, la, la. Zazdrość przez ciebie mówi Sarnowski. On mnie nie porzuci, bo ona jutro zginie. Ja zginie. Zginie albo nie zginie. Słuchaj, Sara, ja tobie powiem jak przyjaciel, jak człowiek, który zna ciebie od dziecka. Nie mów, ale i tak wiem, co chcesz powiedzieć. On jest głupi, on ma kurzy mózg i serce myszy. A ty chcesz z niego zrobić Napoleona i nic z tego nie będzie. A pomyśl tylko, Sara. Co ty wiesz? Do czego mogłabyś ty dojść przy twoich stosunkach w Moskwie, przy twojej urodzie, wykształceniu, talentach? Teraz wezmą Warszawę. To jest wielka rzecz. Bo tam jest trzecie największe skupienie na świecie Żydów. Ty mogłabyś tam zostać królową, jak druga Sawa. Nasi ciebie by podtrzymali. I pomyśl tylko, co to za rozkosz odpłacić im, tym przeklętym gojom, tam, w tej ich ukochanej stolicy, za te wszystkie pogardy, prześladowania, bojkoty, pogromy kiszynowskie, charkowskie, odeskie. Jaka przesada? Tobie żal, że to rosyjskie, a nie polskie pogromy? A mnie wszystko jedno. Skoro my odpowiadamy za wszystkich Żydów, to oni odpowiadają za wszystkich gojów. Oni
mówią, że my ukrzyżowali Chrystusa. A kto zburzył Jerozolimę, co? Nie ma takich karykatowań, które zapłacą łzy Izraela. Oni muszą odpowiedzieć nie tylko za swoje pogromy. Przesada! Jaka przesada? My rzadko mamy siłę, my ją teraz mamy. My byliby wielkie głupcy, gdyby my wypuścili teraz taki złoty interes i nie wzięli nasz rewanż za wszystko. A ty się teraz cackasz z tym polskim pajacem. Ty nie czujesz? Nie czujesz, że on się po tobie pnie w górę jak po drabinie? A jak wejdzie na sam szczyt, to cię kopnie. Może on już teraz ma ochotę ciebie kopnąć, żeby sobie łaskę u Polaków zdobyć. Wiesz co, Sara? Ty go wpierw kopnij. A wtedy u naszych jeszcze większą siłę i moc będziesz miała. Bo wszyscy wiedzą, kto on dla ciebie. Jak ty go poświęcisz, to wszyscy będą wiedzieli, że ty jesteś jak druga Judyta. Ale jak tak, Sara, już zupełnie nie możesz sobie poradzić bez mężczyzny, to ja ci powiem, weź sobie jakiego prostego, spokojnego człowieka, który by patrzył na ciebie jak na Pana Boga. Ja wiem tylko, że jak ja o tobie myślę, to mi się w głowie moci. A pomyśl, Sara, jaka ty byś była wtedy mocna, gdybyś miała przy sobie takiego wiernego niewolnika jak ja. Luchim, ty sobie to z głowy wypij. Dlaczego? Już ci powiedziałam. Masz krzywe nogi. Sara. Sara, niech ci ta twoja fizjologia mieć mi rozumu. Co to ja tobie do baletu potrzebne, czy co? Ty nie widzisz, że ja oprócz nóg mam głowę? A z głową to ja na moje nogi mogę mieć karetę, dobrego krawca. A na twoje żydostwo to ty już nie masz żadnej rady. Rasa to wielka rzecz. Co nam się jednym podoba, to drugim nie? Twój nos dla gojów jest jak haczyk, a dla mnie łuk miłości. Twoje usta dla nich nieprzyjemna zmysłowość. A dla mnie niczym owoc granatu. Przestań, Muki, nucisz mnie. Znasz się na tych rzeczach jak prosia na ananasa. A co do wyboru, to ja jeszcze zaczekam. Dobrze, ja też poczekam. Słuchaj, Muki, powiedz mi, jaką to tajemnicę miałeś dla mnie? Powiem, choć to jest jeszcze wielki polityczny sekret, ale ja tobie wszystko powiem, tylko ty mi opuścisz. Ktoś nie wie. Chodźcie, chodźcie, towarzyszu! Towarzyszu Razin! Musimy osądzić tę wielką grzesznicę. Myślę, Sofio Abramowna, że i wy, poznawszy ją bliżej, z zadowoleniem oddacie ją pod opiekę towarzysza Razina. Bo dobrali się jak w korcu ma. To szkoły, to ochronki, to kooperatywy. Słowem, kultura. Istotnie, ta burżujska Magdalena jest godna nauczenia. To się jeszcze pokaże. Przede wszystkim musi nam dać dużo informacji. Musi nam odpowiedzieć na pytania przesłane z Białego Stoku. Co? Cofnęli się Zbyszkowa. Co za cudny ogród, pogoda tak piękna. No. Trochę gorąco. Towarzyszu, razem każcież sprowadzić oskarżoną. Jeszcze nie jest oskarżoną, tylko pod śledztwem. Ordynans! Dyżurny! Niech Chińczyk przyprowadzi właścicielkę majątku. Hmm.
Lee niech zostanie w tamtym pokoju. Proszę usiąść. Ma pani dać zeznanie dla Polskiego Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego, Rządu Rad Robotniczych i Włościańskich. Czy taki istnieje? Istnieje. I składa się z Polaków? Z Polaków. Nazwisko pani, lata. Mają panowie moje dokumenty. Janina Morska, lat 26. Zamężna, czy tak? Tak. A mąż gdzie? W wojsku. Dobrowolnie czy z poboru? Wszyscy szli do wojska, poszedł i on. Pewnie również liberał i humanista. A poszedł ludzi zabijać. Pojechał bronić ojczyzny. Co w istocie znaczą te badania? Czy los mój już jest przesądzony, bo jeżeli tak, to po co to wszystko? Nie. Bynajmniej. I bardzo dużo zależy od tego, co pani powie. Prosiłabym jednak, aby nie pytano mnie o sprawy osobiste. One nie mają chyba nic wspólnego z polityką. My tutaj nie prowadzimy konwersacji salonowej. I pani jest obowiązana odpowiadać na wszelkie pytania. Zeznam wszystko, co się tyczy majątku i spraw gospodarczych, co może pomóc losowi moich domowników. Radzę pani, żeby mówiła bezwzględną prawdę i wyraziła szczerą skruchę. Wszystko wtedy dobrze się ułoży. My bardzo potrzebujemy inteligentnej pomocy obywateli kraju i nie zwracamy uwagi na przeszłość osób, które zechcą nam pomagać w wielkiej twórczej robocie, w budowaniu nowego, lepszego życia. Inteligencja opuściła lud w tej jego godzinie próby i to jest jej grzechem. Pani została. Pani więc inna. Niech pani mówi całą prawdę. Niech się pani nie boi. Ja się nie boję. Do jakiej partii pani należała? Do żadnej. Polityka mnie nie zajmowała. Na kogo pani głosowała? Głosowanie było tajne. Była pani za reformą rolną czy przeciwko reformie? Byłam za rozumną reformą rolną. Czy nie uważa pani, że o wiele trafniejszą od parcelacji jest myśl skomunizowania własności rolnej, stworzenia wielkich państwowych gospodarstw? Mamy własne programy. Czy pani uznaje rząd sowiecki? Mamy własny rząd. Więc pani nie uznaje rządu sowieckiego? Nie, nie uznaję. Dlaczego? Widzę, co się tutaj dzieje i słyszałam, co się działo gdzie indziej. To się zmieni. Nie wiem. Nie mogę ufać ludziom, którzy mówią przeciw wojnie, a sami najeżdżają cudzy kraj, którzy zwalczyli karę śmierci, a teraz kąpią się we krwi, którzy tępiąc swoich przeciwników rozstrzeliwują nawet dzieci. Więc pani zna nasze programy i jest im przeciwna. Pani pewnie czytała o tym w burżuazyjnych gazetach. Tam o nas wypisują same bajki. Ale ja teraz znam pani nasz prawdziwy program. Niech go pani przeczyta. Pomyśli. Zastanowi się nad tym dobrze. A może pani da się przekonać? Wtedy wszystko będzie dobrze. Jeżeli pani podpisze, że pani podporządkowuje się naszemu rządowi, to ja nie tylko panią zostawię tutaj, lecz oddam pani w zarząd cały jej majątek wraz z ludźmi z inwentarzem. Pani będzie mogła wtedy dużo dobrego zrobić. I dla siebie, i dla ludzi. Płacę pani naznaczymy wysoką. Będzie wszystko dobrze. Proszę pozwolić zadać mi oskarżonej jeszcze jedno pytanie. Proszę. Czy to prawda, że pani namawiała robotników i chłopów, aby nie słuchali rządu Sowietów? Tego nie mam w zapytaniach rządu tymczasowego. Tak nie mam, jak się właśnie dowiedziałam. Nie mogę pozwolić na przekroczenie wskazówek rządu. On ma swoją politykę. Zamykam posiedzenie. Może pani odejść. Lee! Odprowadź oskarżonej. Przekroczyliście swoje pełnomocnictwa. Nie dopuściliście do zapytań. W ten sposób zeznania są sfałszowane. Co to jest? Jawna prowokacja. Otwarta burżujka i reakcjonistka. Wy co? Bronicie jej jeszcze. Złożę o wszystkim raport.
To jest jawna zdrada interesów proletariatu. Niech towarzyszka zastanowi się nad tym, co mówi. Ja mam też powody i też złożę raport. Ja też przytoczę argumenty, bo ja muszę żywić armię jeszcze do Moskwy wysyłać zboże. Szkoda, że pan to powiedział. Trzeba było pozwolić jej zadać jeszcze kilka pytań. Będę zawsze mówił, co myślę. Towarzysz Sofia Abramowna zastawiała pułapki na oskarżoną. Nie mogłem pozwolić. I po co więcej pytań? Wszystko jasne. A ja nie mam czasu na romanse. Wy je się tu wszyscy boicie, to pewna. Sofia Abramowna jest wielką rewolucjonistką i płomienną duszą. Ja to cenię. Ale nie można tak zaraz klastać wciąż na oślep, na prawo i lewo. Tu kultura. Morską tu lubią. Służba, parobcy, nawet chłopi tłumnie okolicznie przychodzą i dowiadują się. Na papier o jej uwolnienie. Podpisali? A cóż, a ten wasz Chłupko obiecał przynieść podania, a teraz go nie widać. Chłupko mówi, że się boi. A zresztą towarzysz wie, jak to chłopi boją się wszelkich podpisów. A jednak papier potrzebny. Bez papieru nic nie można. O, będę się starał. Ale sam niewiele mogę. Jak by to wyglądało, gdyby oficer na mapie... Ja rozumiem, ale papier musi być. Wielmożny panie komisarzu. Zapowiedziałem wam, żebyście nazywali mnie towarzyszem. O co chodzi? Wielmożny towarzyszu. Fu, po prostu towarzyszu. Prosto towarzyszu. O co chodzi, krótko? Ludzie, parobcy, przyszli gadają, że nie pozwolą ci więcej polskiego dła, bo to ich. Mówią, żeby dać na rzecz od chłopów, więc nie wiem, co robić. Idź, powiedz, niech zaczekają, zaraz przyjdę. Obyczaje tu wstrętnie klasowe, a poczucia klasowości ani za grosz. Ciężko. Towarzysz Razin do telefonu. Zaraz. Jedno widzę. Wyjście, towarzyszu. Cóż ten stary? Poszedł sobie? Prawdą jest, że nowe życie młodymi trzeba budować rękami. Przecież do tego nie podobno dopuścić. Przecież na walce klasowej jedynie opieramy się. To ona jest istotą naszej siły. A ten stary osioł mówi mi o paru tysiącach płytów zboża. Też argument. W dawnej Rosji co rok 100 tysięcy ludzi umierało z głodu. W tej wojnie poległy miliony. Co wobec tego znaczy jeden człowiek? Czyż można się wahać? Niech diabli biorą całą tę kulturę. Burżujka musi umrzeć i umrze. Ten spór już jest bezprzedmiotowy. Wasz telefon odniósł skutek. Aha. Polska ma być jutro odstawiona do sztabu. Po co to zrobiłaś? Moja wtórza. Nie wiem, czy na jutro zdążymy wygotować wszystkie papiery. Papierami się nie martw. Można dosłać później. Towarzysz Sofia Abramowna do telefonu. Chyba wy pójdziecie do sztabu i odrobicie to wszystko. Albo choć wstrzymacie. Moje położenie też trudne. Napisałem, że mam podanie z prośbą o zwolnienie morskie, od służby i chłopów. Jak mi to obiecaliście, a tymczasem podania nie ma. Ale cóż ja mogę? Teraz w ogóle do tej sprawy mieszać się nie powinienem, bo ją tylko zgubię. Ale o papier jednak musicie się postarać, towarzyszu Razin, skoro napisaliście, że jest. Chociaż w obecnym położeniu on w sprawie morskiej niewiele pomoże. Właśnie. Do sztabu ją trzeba będzie, a co z nią w sztabie zrobią, przewidzieć trudno. Jak widzicie, Sofia Abramowna udzięła się. Ona jest wielką siłą nie tylko w sztabie, ale i znacznie wyżej. Wykombinujcie coś, towarzysze. Rzecz całą trzeba przedstawić jak najprościej. Już wiem. Wy, towarzyszu, znaliście ją wcześniej. Zgadza się. Więc ją namówicie, żeby złożyła na wasze ręce deklarację, że chce u was objąć miejsce, przypuśćmy, sekretarki. To nie ma znaczenia, zresztą i tak wszyscy
Wiemy, co to znaczy. Sekretarka, maszynistka. My i towarzysz Razin puścimy ją z wami do sztabu. Na waszą odpowiedzialność, towarzyszu. Dobrze? Naturalnie. Naturalnie. A wtedy i papier jest niepotrzebny. Jesteśmy też kryci formalnie. Bo przecież mamy większość w tutejszym komitecie. Panowie towarzysze, ja. Jeszcze jednej rzeczy w ten sposób unikniemy. Nie będzie musiała Morska podpisywać deklaracji dla uznania rządów Sowietów, na co niestety nie chciała się zgodzić. Prośba o miejsce w rządzie wystarcza tymczasowo. Myślę, że trudności nie będziecie mieć z kolegami. Ręka rękę myje, noga nogę wspiera. To nie pierwsza i nie ostatnia sprawa z sekretarkami. Dziś ona pisze u was, jutro u towarzysza Razina, a pojutrze u kogo innego. O, przepraszam. Nie udawajcie świętoszka, towarzyszu Sypniewski. My wiemy o tym coś niecoś. Morska i tak się nie zgodzi. To już wasza rzecz ją przekonać. Użyjecie tych swoich pięknych słów. Przedtem nastraszcie ją dobrze. W jej wieku życie jest bardzo miłe. No ale Morska i tak się nie zgodzi. A poza tym, jak mam z nią rozmawiać? Jak tam siedzi ten Chin? A my ją tu zawołamy. Przyprowadźcie właścicielkę majątku! Tylko się spiesz! My z towarzyszem Razinem pójdziemy poszukać Sofii Abramowej. Zatrzymajcie ją jak najdłużej, towarzysze. Mamy zaledwie kilka minut. Muszę z panią poważnie pomówić. Proszę usiąść. Rzecz niezmiernie ważna, a położenie groźne. Słucham pana, jestem gotowa. A zatem pytam panią przede wszystkim, czy pragnie pani żyć? Bardzo. Czeka pani niechybna śmierć. Wyrok już prawie zapadł, a jedyny ratunek to przyjąć posadę rządową. Ale jaką? Tę, którą oferował mi pan Razin? Nie, nie. Tamta już niemożliwa. Więc jaką? Ja nic nie umiem. To tylko formalność, co bez znaczenia. Głównie chodzi o to, jak się stąd wyrwać. Otóż tylko ja mogę panią stąd wyjść. Ale jeżeli nie podpisze pani podania, że chce pani zająć u mnie stanowisko, załóżmy, sekretarki, to towarzysz Razin i towarzysz Sarnowski nie zgadzają się pani wypuścić ze mną. I zostanie pani odesłana do sztabu pod eskortą żołnierzy. Więc co? Nie rozumiem. Wprawdzie wolałabym jechać w towarzystwie człowieka kulturalnego jak pan, ale nie jest to sprawa aż tak ważna, żebym miała dlatego podpisywać jakieś deklaracje. Nie. Nie, pani nie rozumie. Niechże pani wie, że czy w sztabie, czy gdziekolwiek indziej, wśród tej hordy, tej hołoty, pani uroda, pani nieskazitelna uroda, ten wdzięk, ta czystość, ta wstydliwość, są pani największymi wrogami, największym niebezpieczeństwem. Czy teraz pani to rozumie? Inną nie będę. Więc pani nie podpisze? Nie, nic nie podpiszę. Możecie ze mną robić wszystko, co chcecie, ale bez mojej zgody i woli. Przecież to tylko forma. Wróci pani do swojego męża. Czysta i nietknięta. Ręczę pani honorem. Czyż pani tego nie widzi? Czyż pani tego nie czuje, że ja panią kocham jeszcze z tych lat? Będzie pani pod strażą mojej miłości, dawnej i świętej. Przysięgam pani. Po co pani to mówi? Teraz to już zupełnie niemożliwe.
Nawet gdybym panu zaufała, to ta bliskość, ta straszna, nieustanna bliskość, zresztą przyznaję, nie ufam panu. Jeżeli pan naprawdę chce mnie ratować, niech pan szuka innej dla mnie drogi ucieczki. Niech mi pan da broń. Nie. Broni dać nie mogę. Sam bym zginął, a pani mnie uratował. Ale jeżeli pani jest gotowa na tak niechybny zgon, który panią czeka, to... Doprawdy nie rozumiem, dlaczego żałuje pani tego ciała, które za chwilę zginie, a które może okazać się źródłem rozkoszy, szaleństwa, bólu i zapomnienia, choć przez jedną chwilę, dla istoty równie nieszczęśliwej jak pani. Przecież to przesąd, o tym nikt nie będzie wiedział. Błagam cię, błagam. Nie chcesz? Dobrze, dobrze. Nie tknę cię. Będę twoim sługą. Będę niewolnikiem. Będę czekał. Będę marzył. Będę kochał. Aż cię przekonam. Będę nieugiętym żołnierzem sprawy polskiej. Ale proszę, błagam cię, dźwignij mnie. Wybaw mnie z tego miejsca. Ja już tu dłużej nie mogę. Janko. Janko czysta, dumna, ukochana, proszę. Ty nawet nie wiesz, nawet nie możesz sobie wyobrazić, co szykuje ci ta przeklęta żydówica. Janko, proszę, ucieknijmy do swoich, błagam. Razem. Ucieknijmy, ucieknijmy. Nie, nie uciekniecie. A skąd to wy, zacny Feniksie Kazimierzowiczu, wiecie, co tej ślicznej pani szykuje przeklęta żydówica? Co? Czy ta żydówica spowiadała się wam? Boże. Boże, Boże. Wszystkie ukryte skarby wyłażą teraz z ciebie, rodzie jaszczurczy. Bóg, czort, miłość anielska, przeklęta żydówica. I na to cię nędzniku wydobyłam na świat. Znalazłam życia. Wydźwignęłam cię na szczyty władzy. Coś ty jest, robaku słaby i bezwolny bez przeklętej żydówicy, co? Ani walczyć, ani panować, ani zdobywać nie umiesz. Uciekniemy, uciekniemy. Zdepczę was. Mogłabym was zaraz zabić. Jako zdrajców sprawy robotniczej. Ale nie, nie zrobię tego. Zabić to za mało. Będziecie żyć, żeby życie przeklinać. Sofia Abramowna. Wy już tu. Tak, tu. Nareszcie złapaliśmy was, towarzyszu. Musimy załatwić na poczekaniu sprawę tej pani. Chodzi o to, że należy dziś jeszcze niezwłocznie odesłać panią Morską do sztabu pod strażą kapitana Sypniewskiego. Komisarzu Radin, to jest niemożliwe. Towarzysz Sypniewski nie może pani Morskiej odprowadzić do sztabu, bo całkiem prawdopodobnie, że jego samego odprowadzą. Li! Chodź tutaj. Odprowadź ją do pokoju. I pamiętaj, na krok od niej nie odstępuj. Okazuj mnie spuszczę. Słyszysz te żółty diable i... Tego to już za dużo. Wy, towarzysz Pisania, postępujecie tu sobie, jak nikogo już was nie było. Bo nie ma nikogo. Cóż, jest ci stary grzybie ulegać ponętom byle spódnicy? Bądźcie pewni, o wszystkim złożę raport. Ponętom byle spódnicy. Bądźcie pewni, stary grzybie? Dlaczego nie mam być pewni? Co to jest? Ja sam zaraportuję. Zobaczymy. Dawno ci mówiłem, Sonia. Cóżeś mi mówił?
że co goi, to goi, a co my, to my. Wszyscy mężczyźni są drani. Jak chcesz, ja go mogę zaraz aresztować. Ja mam na niego dowód. Nie, nie, nie. Jeszcze nie. Gułaj! Gułaj! Byłem na ważeniu mięsa. Poczciwych ludzi oszukują. A burżują to dają. Nie, dobra, dobra. Pamiętasz tę burżujkę? Właścicielkę tutejszego majątku. Trudno nie zapomnieć tej burżujki. Właśnie przekonałam się, że ona jest naszym najgorszym wrogiem. Prześladowcą ludu pracującym. Udaje anioła i mamy a jest wyzyskiwaczką zimną jak włas. Zimną jak włas mówisz? To prawda! Ja w nią mierzył tym rewolwerem i ona ani drgnęła, nawet się nie zatrzęsła. Ale gorzej, gorzej. Ona urody swojej użyła przeciwko. Ona knuje zdrania w naszych nawet szeregach. Ty pamiętasz, jaka ona piękna, prawda? No tak, białe rączki, cietne nogi. Ty wiesz, a pamiętasz, jakie nasze robotnice są? Czarne, brzydkie. Ty wiesz, dlaczego one takie? Bo te burżujki wysysają z nich całą krasę, całą urodę, aby one były delikatne. Robotnicy muszą spać na deskach i nosić łachmany. Do kogo więc należy piękność tych burżujek, co? No tak, do mnie! Do naszej mateczki racji! Tak, słuchaj, Lloyd, ty ją odprowadzisz do kształtu. Już ja tak zrobię, żeby to było całe. Ty wiesz, tam po drodze jest taki lasek. Rozumiesz? Tak, ale ty nie sam tam pójdziesz. Weźmiesz Pronikę i Jaźwę beznosego tych. Sam wiesz najlepiej, który. Przecież ty, Gułaj, proletariusz jesteś, czy nie? No ja główny proletariusz. To, co dostaję, od razu przepijam. Trzeba pomścić te córki proletariackie. Niech przez tę burżujkę cała klasa panów pozna samotę wymuszonych pieszczot. Poczuje dotknięcie twardych na ulogę w dłoni. Krzyżuje, dobrze. Dobrze, że ściskając bez nosego zrozumie całą rozpacz proletariatu. Ale nie zabijajcie. Nie zabijaj, Gułaj, zakazuje. Niech żyje. Niech ją żywe trąd. Niech żyje w lęku, że pod sercem nosi potwora z gnojem w głowie. A teraz idź. Ja muszę pojechać do sztabu, żeby wszystko załatwić. To masz na drobne wydatki. No tak, ja co ja tam wychodzimy? Bawimy się! Łącz, łącz. Muszę zaraz rozmówić. Halo? Halo? Sztab Centrala, mówi telefon Róża. Telefon Róża, co? Wyraźnie, do licha. My do pana komisarza. Czegóż znowu? Panie komisarzu, my już od 2 dni nie istniejemy. 2 krowy są rozrężne. Halo? Wszystkim mięso dają, a nam nic. Któż to? My. No, my, ja i pan starszy. Nie dają, bo wy pewnie nie pracujecie. Nie ma was na liście robotniczej. Ale to wszystko nasze. Panowe było. Pana starszego. Jemu się choć przynajmniej trochę należy. Nic mu się nie należy. Cóż to, sam wszystko zrobił? Ludzie za niego robili. Owa. To pan komisarz też wszystko sam zrobił. I buty, i walizkę, i rewolwer. Filut z ciebie, chłopcze. Ciebie by do szkoły, do obowiązkowego nauczania. Z ciebie by dobry wyszedł komunista. Wolę świąty żyły. Towarzyszu komisarzu, jest połączenie. Halo? Czekajcie, towarzyszka Sonia woła towarzysza Sanowskiego. Towarzysza Sanowskiego nie ma, jest towarzysz Razin. Zaraz mówi. Halo? Halo? Tfu, czart! Więc jak to, panie komisarzu, z tym kwitem? Może i pan starszy pracować nie może. Ale on przecież beze mnie chodzić nie może. Stróż Piotr tyle ma lat co i on, a pracuje.
Chodź na obiad. Co? Piotr? Piotr chłop. A starszy pan to już ruszać się nie może. Jemu kości całkiem skamieniały. We dwóch wojnach był. No niech pan komisarz da już ten kwit. To będę pracować i za siebie, i za niego. A cóż, to on nie ma dzieci? No, ma. Dziedziczka to jego wnuczka, ale... No cóż, dziedziczka tam. A cóż to, starszy pan sam przyszedł? A czy tak można? A co by było, jakby panu się coś stało? Moja byłaby wina. Niech pan się chwyci. Bóg! Chcę, żeby wypuścić. Nic ja więcej zrobić nie mogę. Trzy papiery już wysłałem. Bóg! Bóg i Bóg! Ty Bóg, a ja komuna. Jednego my pola jagody. My rozstrzeliwujemy, a wy nas nosa chronili. Co? Może by nie mieli inkwizycji? Nie gubili ludzi niewinnych? Taka to już jest kolej rzeczy. Krzywda mści się. Musi być sprawiedliwość. Muszą ci, co grzeszy uciskają, pamiętać, że na nich też przyjdzie koło. O, syn chłopa mężczyźnianego. A on pewnie wielki pan. Juściś, to starszy pan. Jemu go wszyscy w rękę całują. To, że ja był trochę młodszy jak ty, kiedy na własne oczy widział, jak mego ojca starego rózgami w włos bili. I taki też starszy pan stał nad nim i krzyczał mocniej. A teraz Bóg. Cóż, masz nareszcie połączenie? Chyba trzeba będzie gońca posłać, albo sam pójdę, czy co? Sam nie jest. Mi sam nie wiem, co jest. Powariowali. Halo! Sztab centralna, halo! Nic ja więcej w tej sprawie nie mogę. Proszę towarzysza Sarnowskiego. On tu teraz wszystko. Towarzyszu Razin, jest połączenie. Wierzcie szybko. Zaraz. Halo. Halo, mówi telefon Róża. Głośniej. Twój czort, po jakiemu mówicie? Żarty robicie. Ja tu już godzinę wołam. Co? Kto? Nie. Nie wierzcie towarzyszu Razin. Tam Polacy. Co? Boże, bracia zginęliście. Towarzysze, Polacy w telefonie. Radzisz im to może. Boże, pomocy! Zaraz się dowiem. Tam mówi. Halo, kto mówi? Tu telefon rusza. Głośnie. Aha, słucham, dowódca. Którego punktu? Tak. Doskonale. 122. Tak. Doskonale. Więc na tą szybę. Żadnego niebezpieczeństwa nie ma. Mówiłem. Doskonale. Halo, sztab. Centrala. Do licha. Nie słyszycie? Mówi telefon Róża. Przy słuchawce komisarz Razin. Razin. Ogłuchliście? Razin. Dobrze. Wiem. Alarm fałszywy. Wstrzymać. Ach, znowu przerwa. Halo. Towarzyszy Wydowo. To fałszywa. Nie potrzebna panika. Trzeba tych ludzi wstrzymać, doprowadzić do opamiętania. To czy oni poszaleli? Skąd wiecie, że fałszywy? Ha! Powiedziano mi po rusku przez telefon. A kto powiedział? Ten znajomy? Jakiś pułkownik 122 pułku. Żarty. Takiego pułku w ogóle nie ma w pobliżu. A przynajmniej ja o takim nie słyszałem. A wśród nich po rusku dużo umie. To wynik wojenny. Chcą nas zatrzymać. Ja nie czekam i wam, towarzyszu, radzę nie zwlekać. Chodźcie z nami. Zatrzymałem na umyślnie furmankę. A co? Spieszcie się! Zaraz, chwileczkę, poczekajcie na mnie. Tylko wezmę papieru. Paniusiu, nie ma ich, uciekli. Aha, już go nie ma. Uciekł. A to świnia. A, wracacie. Więc nieprawda. Więc alarm fałszywy.
Gdzie burżujka? Pewnie na górze. Macie wóz? To ja bym się z wami zabrał, jeżeli już postanowione, że nikt tu nie zostaje. My wszystkie drzwi zarygowali i tam na pewno i nie ma. Na pewno nie ma i na pewno nie uciekła. Racią, powiedziałem! Jak niektóry z was tknie draby, to ja was... Zostawcie ją. Halo, centrala. Powiedziałem, że pani nie ma. Jeszcze w nocy ją wywieźli. A co, to ja karaoke tam trzymam, czy co? Nieprawda. Towarzysz Czarnowski co inny mówił i dał nam takie rozkazy. Powiedziałem, racią! Poczekajcie, towarzyszu Głowaj. Właśnie mówi towarzysz Sypniewski ze sztabu. Ja się go spytam. Halo, halo. Towarzyszu kapitanie, Głowaj tu szuka właścicielki majątku. Lecz powiadają, żebyście ją zabrali w nocy. Halo, halo. Tak, zaraz. Wiem, halo. Nie rzucajcie słuchawki, zaraz tu powiem i będę znowu was słuchał, co dalej. Burszolka jest w sztabie. Moje miasto światowe komunizma. My jej tu poszukamy. Nie mogła z cierpa z domu uciec. A towarzysz Sonia na pewno by zadzwoniła do nas, żeby poinformować. Ona tam jest. Chłopcy, szukać jej. Już, raz, dwa. Patrzcie, bratcy, co ja mam. I no jeszcze ciepły stał. A gdzie Pawła? Gdzie? Zbiegła. Przez ganek do ogrodu zbiegła. Powinna światowa komunizma Wagnerem w gazu nią. Wiję, towarzyszu, darujcie. Ale zbiegła tak szybko, że się spostrzegł. Rzucić te wupiecy i gonić raz, dwa! Boże, Zbiewski, wy tu? Jakże to? Powiedzcie nareszcie, co jest prawdą. Alarm fałszywy, co? Cofamy się. Tu, w tę stronę? Nie, nie, nie. A jakże wy? Ja... papiery zapomniałem. A gdzie jest Morska? Morska? Nie wiem. Ha! Nienawidzę złej drogi do mojej niebogi. Cóż to, towarzysz Sypniewski? Gotowiście pójść za nim nawet w stronę nieprzyjaciela? To ty? Okazja. Tak, to ja. I nic z tego nie będzie. Gdzie Głowaj? Gdzie Głowaj? Szuka burżujki. Co? Jak to? Uciekła? Podobno. Nie, nie do łęgi, kanonie! Nic z tego, spod ziemi dobędę! Musi umrzeć tu, na naszych oczach i ty! Nie ujdziesz nigdzie. Cóż, towarzyszu Sypniewski, znam cię na wylot. Widzę wszystko. Wiem, po coście tu przyszliście. Co, powinna nam się noga, więc teraz wiejesz od nas pod skrzydełka swej świeżej miłości, tak? Wstyd wam, towarzyszu Sonia Sypniewski. W takiej chwili lepiej zebralibyście żołnierzy. Zaraz. Nic z tego. Za dużo wiesz. Towarzyszu kapitanie, za dużo wiesz o naszych wszystkich tajemnicach, abyśmy cię mogli wypuścić, towarzyszu miły. Zostaniesz, kochaneczku, z nami. Wiesz wszystko z mojej łaski. Dlatego ja z ciebie oka nie spuszczam w całym tym zamęcie. Czuła dusza moja, tak, tak. Ty wrócisz z nami, bo tyś jeszcze nam bardzo potrzebny, towarzyszu kapitanie. Ale przedtem zobaczysz, co się stanie tu, na naszych oczach, z twoją kochanicą. Głowaj, do mnie! Sonia, zaklinam cię. Przez pamięć na naszą miłość. Zrozum, nędzniku i tchórzu, że brzydzę się. Jakbym kochała psa. Głowaj! Bierzcie go wiążcią, dezertę! Zdrajca! Nieprawda, kłamie! Bierzcie go draby, albo... Wojna zwiastowa, kołóżnicza! Szybcie!
Wojewódzki? Rzucił mnie. Chwileczkę nawet nie zaczekasz. No, więc sobie tutaj tak stoicie ze słuchawką przy ulicy, co? Zostawcie Sonię Abramowna. Co wam do tego, co ja robię? A więc zdacie się zagrać, co? Jak ze słuchawką przy ulicy? Ależ weźcie ją. Weźcie, szalona kobieto. Ja się domyśliłam. Przyznajcie, towarzyszu racji, że ona jest tutaj! Stawcie szalona babę. Sonia, zginiesz sama za chwilę. Zginę, ale nie sama. To za dużo. Nie pozwolę. Mówiłem ci, że tam nie ma nikogo. Nieszczęsna, po cóż wyszła? Co? A więc ciebie, stary durmur, zdążyła oprynąć ta ladacznica? Ty zdrajca! Ja zdrajca? Milcz, suko! Coś ty powiedział? Coś ty powiedział? Zabiję cię mi! Jo! Gołaj! Twoją mat! Ucieknie! Ucieknie! Nie ucieknie! Broni! Broni! Za wszelką cenę! Pan! Paniusiu! Zbawienie! Nasz już na dziedzińcu! Tak, to właśnie. A ten karabin to dla mnie. Ale panie Razin, pan zostanie. Pan mnie ocalił. Nic pan nie zrobił. Nie. Przyszedł mój koniec. Żywy ja się nie oddam. My rozstrzeliwujemy waszych oficerów. Wy rozstrzeliwujecie komisarzy. I słusznie. Jak wojna, to wojna. Trzeba niszczyć świadomość. Co winien? Tfu, ty! Czort! Nienabity! Ale... panie Razin! Panie Razin! Nie, nie. Jak wy byście mnie teraz oszczędzili, to moi by pomyśleli, żem zdradził. I nie mógłbym ja więcej wrócić do Rosji. A bez Rosji... co ja? Nic. Zupełnie nic. Obywatelko, schowaj się. Będę strzelał. Uciekł. Gdzie on? Czekajmy. Polacy zaraz tu będą. Za późno. Są wokoło. Schowaj się pan. Schowaj się pan na górę. Panie, panie Śmierzy Boskie, na bolszewiczkę zaraz zabiję panią. Chodź. Schowajcie się. Chodź. Jak ciebie znajdą, to im nie znam. Musimy iść. Podaj się, co tu strzelam? A, ty! Rady boskie, to nie my, żołnierzu, nie strzelaj, to dziedziczka! Grześ, ty już tutaj? Odleciały ptaszki. Tak, nikogo nie ma. Owszem, co tutaj jakieś tutejsze wrzany? Żołnierzyki, zbawiciele, gołąbeczki wy nasze. A to co za kaliber? Murzeli z pułka, masz szczęście, Grześ. Skąd jesteście? Z daleka. My dobrodziejko z pola bitwy. Dałabyś matko co pić? Pozory nam błyskały. Zaraz, gołąbeczki, zaraz. Duchem, wody, Zosiu. I Zosiu, idź Zosiu, idź, idź. Zuchy! Tego, już nie jesteście. A gdzie Jeliczka? Tutaj, tutaj jestem. Bogu niech będą dzięki. A tu w domu kto strzela? Tu z ganku strzelała kobieta. Aha, to tacy ją widzieliśmy. A gdzie ona? A tak, gdzie ona? Mówiono nam, że miała być tutaj ich sztab, może tutaj ich naczelniczka. Schowała ją pani, co? Niech się pani przyzna. Co wy, co wy? Nie gadajcie głupstw. Te zbrodniarze naszą panią chciały rozstrzelać. Najgorzej jej nienawidzili. Jeszcze dzisiaj po nią wracają. Chińczyk ją pilnował. Co tu nie ma? Wszystko wypyły bolszewniki. Znamy to. Zalały Niemcy, zafajsowały Austriaki, wypiły Moskale, a dla nas, Polaków, zostały same puste uśmiechy. A wyby niewiasty doprawdy czego poszukały? Bo kiski na taki marszyk czysty grają, że ho. Uch, jak gorąco. Niech panowie siadają. Niech siadają i niech wypoczną, a ja już każę poszukać na folwarku. Może jakaś kura zbłąkana została. Znajdzie się, znajdzie. Ja proszę ludzi. Tak. Oj, kochaneczki, moje kochaneczki. Jak toście się spocili, zgrzali, zdyszeli nas ratując.
Pójdę, ja poszukam. Może jeszcze co znajdę. Ale coś chyba przez to błoto? Jak cię nie znam, niczym zając. Świolerzere to jest na grobu. Wiadomo, jazda. Każdego dźwigają cztery nogi. To je dwa razy dłużej podnosić muszą. To może panowie świolerzy złapią jeszcze tego grubego komisarza, co stąd uciekł. A jakże? Oni tylko załzy łamać umieją. I furgony z prowiantami. Prowiant to i trochę nam by się przydało. Panienki, dla Boga, myjcie zmiłowanie. Od wczoraj nic w ustach nie jedliśmy. Marcinek, bieg na folwark. Niech cię to zamają. Słyszałeś? Komisarz był. Należałoby dom przeszukać. Dom duży nas mało. Jeżeli są, lepiej ich nie płoszyć. Zaraz będą świolerzery. Zziarły wszystko. Wszystko zziarły te mochy. Do kruszynka. Ledwie słoiczek jeden ocaliła. Chciałam dla pani, ale niech tam już jedzą. Duszę bym oddał za kawałek kiełbasy do tych konfitur. Albo za kromkę chleba. Kiedyż to oni uciekli, jestem wprost oszołomiona. Nie widział pan może, czy nie jedzie tutaj jakiś polski oficer? Nie, nie widziałam, a bolszewicy to już wczoraj trzy dziedziczki. Być już w nich można było tego chwianie. Znaczy nic z tego, nic nowego, to było tego pakować. Nie można się było w żaden sposób dowiedzieć tego przyczyny. Zda się, że surowo prostaków pilnowała. Ach, nikt nie jedzie. No i do dziedziczki w żaden sposób dopuścić nie chcieli. Co ja się naprosiłem, wszystko wokoło pomarnowali. Czego wziąć nie mogli, to psuli. A co wsi spalili, co miast zniszczyli, co krwi ludzkiej przelali. Nie ma dla nich pardonu. Tak, Andrzej Zamojski. Ale wózą, precz, niech idą precz. Ach, i czy aby nie wrócą? Nie. Wieją trawa jak plewa na dobrym wietrze. Mocno się człowiek napoci, zanim ich złapia. A po drodze to serce boli, tyle tego dobra trzeba mijać. Sucharów, mąki, cukru. Stoją całe tobory, wiesz ile dusza zapragnie. A tu nie, dymaj, dymaj. Chwilki ścierwy nie postoją. Nie ma obawy, nie wrócą. Komendant Piłsudski im samo centrę przyłamał. Wojsko od wieprza im w bok przeprowadził. Taką dziurę wybił, że owa. Nam tureckiego gulaszu narobił. Wszystko im pomieszał. Armaty, piechotę, tobory. Mroby ten dziadek. Nie jego cholera. Rodacy! Czekaj! Bolszewicy! Jaką anteczek? Będzie ciepło, cholera! Kto pan jest? Ja jestem Polak, przyjaciel. Znamy takich przyjaciół. Ręce do góry. Ja przychodzę dobrowolnie. Poddaję się. Ja ich poznałem. Poznałem bolszewików. Oni wszyscy... Ja wszystko powiem. O! I ona tu jeszcze jest! Marsz! Dziedzic jedzie! Jaśnie pan. Jesteś! Jesteś, Stachu! Janko, Janko, żyjesz? Więc nie skrzywdzili cię? Mnie mówili. Jesteś ranny. Drobiazg. Zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo. Warszawa wolna. Zuch! Warszawa. Widziałem. Polska. Wolna. Potężna. Mogę umierać. Po co umierać, dziadziuniu? Będziemy żyli. Więc tu żadnej potyczki nie było? Owszem, tego... Słuchaj, tutaj, na górze, jest... Panie poruczniku, meldują, jest oficer bolszewicki z Litwy. Ale to nie wiem, to ktoś inny. Należy zrobić rewizję. No więc co? O co chodzi? Słuchaj, bo tutaj na górze jest mężczyzna. On ma broń, będzie strzelał. Ja pójdę sama. Nic nie rozumiem. Jak to? Jak strzelał? On ocalił mi więcej niż życie. Więcej niż życie? Ależ kto? Gdzie? Dlaczego nie idzie? A może to ten zabity? Słuchaj, nie. Tutaj... Ten gruby komisarz i ta Sonia. Na okno. Wszystko było na górze. Na kuchenkę, dach. Uciekli. Tyle ich widzieliśmy.
Ina się zagłużyła. Dla Boga. Kudlik, konie, siadać. Daj spokój, Stachu. Nie ma potrzeby, ja ci wszystko opowiem. A to łajdaki, na mojej kasztance. Niedobrze. Głupstwo, panie wachlarz. Powolutku, my tu na nowo wszystko ślicznie, elegancko uprzątniemy. A wy już ofiarujcie życie temu jednemu bolszewikowi, kiedy dziedziczka o to prosi. Oni mnie też chcieli zabić. Pewnie, jak uciekł, to mu można dorobić. Niech wraca do swojej Rosji. Ale u nas porządek musi być. Okej.